zadzieram kiece i lecę. W waszych komentarzach ostatnio, kiedy pytałam was, co chcielibyście zobaczyć na mojej wyspie, na Curaçao, na Karaibach, powiedzieliście, że chcielibyście zobaczyć taki lokalny klimat i lokalne miejscówki, więc zabieram was dzisiaj na taką bardzo lokalną plażę, Playa Canoa, Canoa Beach. Ta plaża, moi drodzy, jest mało znana w ogóle wśród turystów, ale nawet i wśród mieszkańców chyba niektórych, dlatego że jest zupełnie po drugiej stronie wyspy. Tutaj nie ma nic. Są lasy i skały i generalnie nie ma plaż. Natomiast ta jedna plaża tutaj jest i to jest plaża, gdzie można uprawiać surfing. Co prawda fale nie są tutaj jakieś super, także generalnie niewiele jest osób, które surfują w ogóle na tej wyspie, ale jeżeli bardzo by ktoś się uparł, to to jest jedyne miejsce, gdzie się da surfować. I tam nawet jest jakiś jeden chyba człowiek w wodzie, zaraz go spróbujemy zobaczyć. Natomiast jest dość niebezpiecznie tutaj, dlatego że są skały i jest rafa i ogólnie trzeba być dobrym już w surfingu, żeby próbować, także ja chyba sobie daruję chwilowo. Ale w ogóle nie o surfing chodzi dzisiaj. Dzisiaj chcę wam pokazać po prostu taki mega lokalny klimat. Już dojeżdżając do tej plaży, najpierw mijamy takie osiedle małych domków, gdzie wreszcie się można poczuć jak na Karaibach, jak w takiej karaibskiej wiosce, co na Curaçao nie jest takie zupełnie oczywiste, dlatego że ta wyspa jest taka bardzo ucywilizowana i bardzo holenderska i taka wręcz można się trochę czuć jak w Europie, a nie jak na typowych Karaibach. Natomiast tutaj właśnie jest taki klimat jak w Trinidadzie i Tobago na przykład i tak dalej, taki mega lokalny, bardzo mi się podoba. Potem dojeżdżamy do drogi, która jest tragiczna, dziurawa i w ogóle strasznie się jedzie. Wokół są lasy piękne, natomiast jest niestety bardzo dużo śmieci też i to różnego rodzaju, od pralek i w różnych części samochodowych po takie typowe śmieci po prostu. Ale potem nagle dojeżdżamy w taki klimat i jest pięknie. I zaraz wam to wszystko będę pokazywać. Lecimy! Tutaj za mną jest znak szkoła surfingu i rental, można sobie wypożyczyć deskę i posurfować. Ostatnim razem jak tu byłam, kilka miesięcy temu, to było tutaj też takie strasznie fajne miejsce, zaraz wam pokażę fotkę, no bo już niestety nic więcej wam nie pokażę. Takie zbudowane po prostu miejscówka, gdzie można sobie posiedzieć, popatrzeć na surferów, schować się przed słońcem, ale zostało z tej miejscówki tylko tyle niestety. Nie wiem co się stało, na tej wyspie niestety zdarzają się takie przykre incydenty, typu na przykład spalmy coś, bo tak. Więc obawiam się, że tak to właśnie tutaj było. No i zostało z tego już niestety niewiele. Bardzo szkoda, bo bardzo tu było ładnie i przyjemnie. A przechodząc kawałeczek dalej trafiamy na taką lagunę, która jest od razu właśnie przy tej plaży też. Jest piękna, błękitna woda, mega płytka i mega spokojna obok tych wielkich fal, które są tutaj już za mną. Także
takie dziwne zestawienie. Bardzo ładne miejsce i jak widać ludzie sobie korzystają z tego i pływają. Widzicie, to miejsce jest mega dziwne. Są takie budynki, trochę jak na takiej polskiej wsi, gdzieś daleko od miasta. Tam też takie porozwalane domy i tak dalej. Ogólnie klimat hardcore, a przy tym jest po prostu taki błękit wody. No niesamowicie tu jest po prostu. Klimat jest jedyny w swoim rodzaju, powiem wam. Nawet ktoś tutaj snorkluje też, także chyba można coś zobaczyć w wodzie. Może też to uczynimy. No, zobaczmy co tu jeszcze wokół. O, jakie domy, patrzcie. No to jeszcze raz. Tam są wiatraki. Tu są te porozwalane domy. Tyk, 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 tyk. Tutaj jest ta laguna, a tam są fale, na których teoretycznie da się troszkę posurfować. Jeszcze jedna atrakcja tego miejsca, z drugiej strony jak się przejdzie jakby przez taką skałę, tutaj są takie mega fale, które wybuchają po prostu i wygląda to spektakularnie. Podeszłabym bliżej, ale jeżeli oglądaliście wideo z Gran Canaria, tutaj macie link do tego wideo, to widzieliście jak pięknie mnie zalała tam woda właśnie przy takim miejscu, więc sobie daruję, pokażę wam tylko z daleka tym razem. Może jeszcze ewentualnie mogę wam pokazać jeden z tych domów, który jest opuszczony w środku. Zajrzyjmy, jak to wygląda od tamtej strony. Trochę przerażająco, powiem wam szczerze. Trochę się boję. Mam nadzieję, że ktoś stąd nie wyskoczy. O, jakie szczurki tu są. O. No dobra, powiem wam, że dom jest lekko taki, boję się trochę, ale taki mieli widok, patrzcie jak ten dom był ustawiony, no po prostu cudo. Cudo, cudo, słuchajcie, no ale cóż, tyle. Taka plaża, lokalna. Chcieliście lokalne klimaty, to są lokalne klimaty. Dziękuję wam, jak zawsze. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to bardzo serdecznie zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentowania. Jeżeli macie jeszcze jakieś życzenia, co byście chcieli zobaczyć, co mam wam pokazywać, to bardzo chętnie dajcie znak w komentarzu. A ja zacieram kiecę i lecę dalej. Odjechaliśmy jeszcze odrobinkę od tej plaży. Tutaj jest taki klimat, widzicie, wszędzie są kaktusy i w ogóle nie ma nic właściwie, no po prostu nie ma nic. Natomiast przez przypadek przez okno zobaczyłam dziurę w ziemi, do której nalewa się woda. Uwielbiam takie miejscówki. Patrzcie na to, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Aaaa! Super ekstra cool. Mam taką ochotę wskoczyć do tej dziury, słuchajcie, tylko że jest płytko strasznie, także raczej bym zabiła się, albo przynajmniej zrobiła sobie mocną krzywdę, ale bardzo fajnie to wygląda. Uwielbiam takie miejsca, jeszcze odkryte w ogóle przez przypadek. Ekstra. Super. Jeszcze raz dziękuję, że oglądacie.
Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że podróżujecie ze mną. Zasubskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, przesyłajcie dalej. Zazieram kiece i lecę. Ale fajnie tu jest, wow!